przedstawiają Cześć wszystkim, Karol z tej strony. I jak co tydzień jestem tutaj, żeby pokazać wam kolejny ciekawy projekt, ale zanim przejdę do researchu, to przypominam o liście, która znajduje się w opisie pod tym filmem, na którą możecie się zapisywać i będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych researchach. I tylko tak przypominam, że jestem na tym kanale odpowiedzialny za badanie projektów i wyszukiwanie ciekawych altcoinów, i robię to dla Instytutu Kryptografii i Kryptomasters. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, że wszystkie dane, materiały, informacje i obliczenia znajdujące się w tym filmie nie mogą być traktowane jako sugestia lub zachęta do dokonania konkretnej decyzji inwestycyjnej. Nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. I przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zalecam zrobienie własnego researchu. A więc zaczynamy. Dzisiaj chciałem wam pokazać projekt o nazwie PandyX. Projekt ten powstał na początku stycznia 2018 roku w Singapurze. PandyX jest to zdecentralizowana platforma z oprogramowaniem i sprzętem do ułatwienia stosowania kryptowalut jako płatności dla programistów, sklepów detalicznych i klientów. W sumie Pandy rozwiązuje problem, który wiele projektów kryptowalutowych chce bądź chciało rozwiązać. PandyX dostarcza szereg rozwiązań online oraz offline, takich jak X-Wallet, i karta X-Pass, które zaraz wam opiszę. Jakie cechy posiada Platforma? Zapewnia deweloperom większe użycie tokenów i kryptowalut oraz bazy użytkowników tokenów poprzez płatności online oraz offline. Przyjęcie płatności różnymi kryptowalutami na różnych blockchainach w jednym miejscu oraz więcej miejsc do użycia swoich kryptowalut. Korzyści dla programistów, ponieważ będą mogli oni korzystać z bazy danych na sieci PANDX, co ułatwi im dotarcie do większej ilości ludzi korzyści dla użytkowników tokeny wymieniane w PanDiX Open Platform będą zgodne z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zgodności. Zwiększone wykorzystywanie NPXS programiści będą musieli korzystać z NPXS jako opłaty manipulacyjnej i depozytu, a także opłaty za zakup karty XPAS i innych usług. W 2019 roku PanDiX ma wprowadzić ekosystem płatności Expose, XWallet i Expass do jeszcze większej liczby konsumentów i firm na całym świecie. Wdrażają oni rozwiązania oparte na punktach sprzedaży, oparte na blockchain i umacniają partnerstwo z rządami, firmami płatniczymi i detalistami. Już mają dosyć sporo partners, ale o tym później. Urządzenia EXPOS są już obecne na 25 rynkach na całym świecie. A w tym roku, czyli w 2019, mają rozszerzyć działalność na jeszcze więcej terytoriów. Transakcje z walutą cyfrową mają być tak proste, jak kupowanie wody butelkowanej, zapewniają. No to teraz przyjrzyjmy się produktom, jakie oferuje nam PanDX. Pandi X Open Platform w wersji beta wspiera programistów blockchain, emitetów aktywów cyfrowych i firm, aby swobodnie stosować i wymieniać swoje zasoby cyfrowe na ekosystemach płatności PandyX. W skrócie jest to platforma, na której możemy umieścić swoje tokeny ERC20 w celu wymiany bądź płatności. Następnie mamy X Wallet. Jest to aplikacja mobilna, która łączy zwykłe portfele zasobów cyfrowych z ekosystemem płatności PandiX. Umożliwia użytkownikom łatwe dokonywanie płatności w fizycznych sklepach za pośrednictwem XPOS, o których zaraz powiem. X Wallet można również sparować z Expass, dzięki czemu jest cyfrową aplikacją płatniczą, z której można korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Transakcje za pośrednictwem podłączonego do internetu X-Wallet mogą być przetwarzane natychmiast, podczas gdy transakcje offline mogą być dokonywane poprzez skanowanie kodu QR, który później zostanie przesłany na blockchain. Z racji tego, że jest to tzw. cold wallet, nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowej danych. Każdy X-Wallet jest wyposażony w funkcję. Ochrony nazwy użytkownika i hasła. Wspomniałem o ExPass. Jest to bezdotykowa karta, która umożliwia użytkownikom przechowywanie i wydawanie wielu kryptowalut u sprzedawców za pomocą urządzenia XPost. Posiadacze kart mają prawo do specjalnych zniżek. Karta ExPass może być używana do przeprowadzenia transakcji, analogicznie do karty doładowania metra. Ponieważ zawiera informacje o kluczu prywatnym wewnątrz. Można nią płacić zbliżeniowo. Następnie mamy Pandi Expos. Samo POS oznacza point of sale. I w skrócie mówiąc, jest to miejsce, w którym dobiega finalizacja transakcji i do tego właśnie służy to urządzenie. Jest to można powiedzieć taki mini bitomat i terminal do płacenia kartą w jednym. Jeżeli w jakimś sklepie jest ExpOS, to możemy za jego pomocą zapłacić swoimi kryptowalutami. Używając karty ExPass lub aplikacji X-Wallet. Bądź też możemy kupić kryptowaluty za gotówkę, płacąc w sklepie. Masowa produkcja ExPOS rozpoczęła się w lutym 2018 roku. PandyX wdroży ponad 100 tysięcy urządzeń ExPOS w ponad 20 krajach. Tylko nie wiadomo jeszcze kiedy. Czym się charakteryzuje ten terminal? Po pierwsze, natychmiastowe płatności obsługa wielu walut na różnych blockchainach, np. Bitcoin, Ethereum, binance Coin albo NpXS, oraz jest bardzo łatwy w obsłudze przy użyciu Xpass bądź x -wallet. Następnie to prócz płatności obsługuje on również transakcje w drugą stronę. Czyli możemy kupić np. Bitcoina, zapłacić gotówką w sklepie, a BTC przyjdzie na nasz port. I to, co mnie najbardziej ciekawiło w tym wszystkim przewalutowanie na Fiaty. Czyli jak będziesz płacił za coś w Bitcoinie, to zostaną one przewalutowane na na przykład złotówki. Jest to niezbędne ze względu na wahania cen kryptowalut. Na tę chwilę mamy jeden model XPOS, ale ma być ich docelowo trzy. Zwykły, taki który już jest w obiegu. Handy, pewnie jakiś pomniejszony. Oraz biurko X. Tutaj mamy wypisane funkcje poszczególnych modeli, są one w sumie takie same. Ale co ciekawe, pan DX pracuje również nad umożliwieniem płatności kartą Visa, MasterCard, Apple oraz Samsung Pay. To jest dosyć ważne, ponieważ moim zdaniem właściciele sklepów nie będą chcieli mieć kilka terminali w swoim sklepie. Jeden do kryptowalut, drugi do kart Visa itd. itd. Właśnie o to chodzi, żeby mieć jeden terminal i żeby obsługiwał wszystko. Docelowo Expos będzie obsługiwał każdą znaną nam metodę płatności. To urządzenie, co ciekawe, jest zbudowane na Androidzie i ma własny sklep z aplikacjami, tak jak na przykład Google Play. Każdy deweloper może tam wystawić swoją aplikację na sprzedaż, która będzie służyła na przykład do transakcji kryptowalut, portfele, usługi finansowe lub, lub ubezpieczeniowe, programy członkostwa lub lojalnościowe. Zarządzanie dostawami i wiele, wiele innych. I tu na końcu mamy Function X. Jest to, w sumie dopiero będzie, zdecentralizowana sieć dla urządzeń PAND-X, taki blockchain internet. Na razie oczywiście zbudowana na platformie Ethereum. Jednym z produktów Function X jest Xphone. Telefon na sieci blockchain i będzie on dostępny w drugiej połowie 2019 roku za niecałe 600 dolarów. Jest on w sumie na dwóch systemach, na blockchain oraz na Androidzie i możemy jednym przyciskiem przełączać systemy. Pojawia się tylko pytanie: czy to dobrze, że telefon na zdecentralizowanej sieci jest synchronizowany z Androidem? Moim zdaniem to się trochę wyklucza: albo centralizacja, albo decentralizacja. Sieć Function X ma również swój token o nazwie FX. Służy on do płatności za używanie sieci. Deweloperzy twierdzą, że mainnet ma nastąpić niedługo. Ciekaw jestem szczegółów mainnetu. I tu, co jest bardzo dobre, to to, że wszystkie eksposy podłączone do Function X będą jego nodami, co będzie dodatkowo dawało korzyści dla właścicieli tych eksposów w postaci dywidend tokena FX. A im większa ilość nodów, tym szybsza sieć. Twórcy twierdzą, że będą w stanie osiągnąć 10 tysięcy razy szybszą sieć niż Ethereum. No nie powiem, bardzo, bardzo ładnie to wszystko się zapowiada. Zobaczymy jak będzie w przyszłości. Warto dodać, że nie było publicznej sprzedaży tokenów FX. Są one wyłącznie rozdawane posiadaczom NPXS i XEM. NPXS Oraz można je otrzymywać za stake'owanie NPXS i XEM. NPXS I teraz tak, NPXS jest to token PanDiX. A NPXS XM jest to token na platformie NEM w partnerstwie z PandyX, w sumie był na platformie NEM, partnerstwo NEM i PandyX polega na wdrożeniu 20 tysięcy urządzeń XPOS z uruchomionym blockchainem NEM. A tak nawiasem mówiąc to NPXS XEM przeszli na Binance Chain, czyli nie jest on już tokenem Mozaik na platformie NEM, tylko BEP2 na Binance Chain. Jeżeli chodzi o użytek PandyX, a konkretniej Expos, to używa go już wiele, wiele regionalnych firm. I tu na Twitterze możemy zobaczyć kilka, kilka przykładów: Pundiana Jones, Finders Keepers Bar i wiele, wiele innych restauracji, sklepów używa już Exposów i można u nich płacić kartą oraz kryptowalutami. Przejdźmy teraz trochę do tokena PandyX. Jego skrót to NPXS. Na dzień dzisiejszy kosztuje on 6,5 tysięcznej dolara i jest on obecnie na ponad 7% plusie. Market cap tego projektu to prawie 152 miliony dolarów, dzienny wolumen 6 milionów dolarów. Aktualna ilość monet w obiegu to, uwaga, 234 miliardy NPXS, a total supply 261 prawie 262 miliardów NPXS. Obecnie jest on na 48. miejscu według markingu CoinMarketCap. Token możemy kupić na takich giełdach jak UBIT, Binance, HotBit, Bittrex. Także nie ma problemu z dostępnością tego tokena. I jak możemy tutaj zobaczyć, all-time high wynosiło nieco ponad 1,5 centa. Od razu Wam pokażę wykres tokena FX. Jest on za 30 centów na 5% plusie. 182 w rankingu według CoinMarketCap. MarketCap tego projektu to 23 miliony dolarów. Wolumen tylko 70 tysięcy. Aktualna ilość monet w obiegu to prawie 76 milionów, a całkowita ilość monet w obiegu to. Prawie 380 milionów tokenów FX. I tokeny FX na razie możemy kupić tylko na KuCoinie, BitHump Global i na Bitrexie. Na Bitrexie jest bardzo, bardzo mały wolumen. To ogólnie jest bardzo mały wolumen, ale na Bitrexie to już jest tragedia. Przypominam, że token FX jest to również produkt PandyX i moim zdaniem trzeba go wziąć pod uwagę. A jeżeli chodzi o użyteczność tokenów. To token FX jest paliwem do sieci X oraz dywidendą zatrzymanie nodów, a NPXS to natywny token narzędziowy, który działa w ekosystemie PandiX i ma kilka podstawowych przypadków użycia, w tym płatności za towary i usługi od kupców za pośrednictwem EXPOS, dodanie swojego tokenu w EXPOS, płatności dla handlowców za programy lojalnościowej reklamy oraz opłaty za transakcje. A EXPOS spala część tokenów NPXS, zmniejszając całkowitą podaż i działając jako wsparcie cenowe. Teraz trochę o ICO projektu. ICO trwało od 30 października 2017 roku do 29 listopada 2017 roku. Za jeden Ethereum mogliśmy kupić 500 NPXS. ICO było zarejestrowane w Indonezji. Tu jest pokazane, że zebrali ponad 41 milionów dolarów, ale tak naprawdę oni zebrali nieco ponad 30, tam 30,5 miliona bodajże. I tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że na ICO był sprzedawany token PXS, a już po ICO odbył się token swap na NPXS w proporcji 1 do 1000, czyli za 1 PXS otrzymywaliśmy 1000 NPXS. Ponoć zrobili to na prośbę inwestorów. Hodlerzy otrzymywali również Airdropy NPXS, jak i NPXS Xen. Początkowo był to plan Airdropowania przez 3 lata. Tak jak tu możemy zobaczyć, co miesiąc po nieco ponad 2% posiadanych tokenów i jeżeli oczywiście te tokeny się trzymało cały czas na portfelu, nie można było tych tokenów sprzedawać i odkupować, tylko cały czas trzeba było je trzymać na portfelu. Ale na początku lutego tego roku zmienili plan na tylko 3 airdropy, za to pierwszy, drugi i trzeci po ponad 11%. Suma sumarum to procentowo wychodzi tyle samo, ile się powinno dostawać, tyle że jest to w dużo bardziej przyspieszonym tempie. Dystrybucja tokenów wygląda następująco. Miesięczna kwota wypuszczania tokenów obejmuje 70% całej puli. 12, prawie 13% było w publicznej sprzedaży. W prywatnej sprzedaży nieco ponad 7% i 10% zostało dla teamu. Moim zdaniem nie jest to dużo. 10% dla teamu, dla firmy. Oni mają bardzo duży team, cały czas się rozwijają, także te 10% mi się wydaje, że nie jest jakąś przesadną kwotą. A jak już wspomniałem o teamie, to możemy przejść do timu. Zespół Pandy X działa na całym świecie dzięki biurom w Jakarcie, Londynie, São Paulo, Seulu, Tokio, Shenzhen i Singapurze. W sierpniu 2018 już mieli ponad 150 pełnoetatowych pracowników, przy czym połowa z nich koncentruje się na badaniach i rozwoju. I przejdźmy tu do założycieli Zak Chea. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Jest on CEO, były przewodniczący grupy HTML5. Ukończył w Szwecji KTH i w Norwegii NTNU. Obydwie szkoły skupione na MSc Computing. 12 lat doświadczenia technicznego. Tutaj mamy też dosyć ciekawą postać. Danny Lim. Finansowanie i projektowanie produktów APAC w Bajdu i Lenovo. Doktor prawa posiada kwalifikacje księgowego ACMA i CGMA. Następnie David Ben -Kai, główny radca prawny, były członek zarządu Fundacji Ethereum. Główny radca prawny Microsoft China, partner zarządzający Denton Hall. Vic Tam, jest to dyrektor inwestycyjny, były dyrektor operacyjny APAC w Global Transaction Service w Bank of America. Przyjrzałem główne osoby z Teamu jest on naprawdę bardzo dobry team. Wszyscy mają profile na LinkedIn, więc łatwo ich można zweryfikować. Dodatkowo zatrudniają sporo osób, więc myślę, że pod odpowiednim zarządzaniem tych doświadczonych ludzi są w stanie stworzyć naprawdę bardzo, bardzo dobry projekt. Społeczność projektu też jest dosyć spora. Mają oni swój profil na Facebooku śledzi ich ponad 114 tysięcy użytkowników. Profil na Twitterze, 64 prawie tysiące followersów. Konto na Telegramie, prawie 30 tysięcy użytkowników. Profil na YouTube nie cieszy się popularnością prawie 4, tysięcy, prawie 4 tysiące subskrypcji. No tu, jeżeli chodzi o społeczność, to mają bardzo dużą społeczność. Mam nadzieję, że przy następnej hostsie ta społeczność dało sobie znać. Przejdźmy teraz trochę do partnerstw. A jest ich trochę w tym projekcie, jak wejdziemy na ich stronę internetową i wejdziemy w partnerships, to mamy ich bardzo ładnie wypisanych z odnośnikami do głównych stron, czyli możemy łatwo zweryfikować, która firma czym się zajmuje. Bardzo fajnie są tu podzieleni na association, blockchains, payments, master distributors itd., tak dalej. I tak dalej. I tu bardzo fajne partnerstwa możemy znaleźć. Na przykład amerykańska izba handlowa Korea Amham. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Będzie wspierać, wprowadzać i promować rozwiązania PANDIX dla 1800 członków. EBOG, oficjalny dostawca M Credit. Partnerstwo w celu dostarczania konsumentom kilku aplikacji do płacenia za usługi rządowe przy użyciu systemów EXPOS na witrynach sklepowych dla oficjalnego państwowego biura kredytowego. Tutaj, tak jak mówiłem, umowa z NEM na wdrożenie 20 tysięcy EXPOS z uruchomionym blockchainem NEM. Nie wiem, jak to teraz będzie: czy oni będą mieli blockchain NEM, czy blockchain Binance. Ale widzimy tu również, że mają współpracę z Binance, Kutum, Stellar, Zikash, Echain itd., itd. Również współpraca z UbiVelox, partnerstwo technologiczne w celu dalszego rozwoju i dystrybucji technologii XPOS i XPAS. Mentorica Capital to kolumbijski fundusz inwestycyjny kryptowalut z rozległą siecią detaliczną. Będzie dystrybuować 1000 urządzeń Expos w sklepach na terenie całego kraju. I tutaj mamy jeszcze Utrust. Jest to szwajcarska firma i zobowiązuje się ona do nabycia 1000 jednostek XPOS Pandy. Jest to również firma na blockchainie. O co tu dużo mówić. Dosyć fajne mają te partnerstwa, dosyć dużo firm zaczyna z nimi współpracować. No aby tak dalej. Trochę też trzeba powiedzieć na temat konkurencji, bo Pandy X konkurencję ma na każdym poziomie swojej działalności. Od wprowadzenia kart płatniczych, tak jak Tenex, nie wiem czy pamiętacie, przez smartfony, na sieci blockchain, które też już są, i jak wiemy nie za bardzo się przyjmują, aż po zdecentralizowany internet, a tych projektów jest dosyć sporo. Ale tu ich wyróżniają urządzenia EXPOS i karty, które już faktycznie działają. Ja to czekam na więcej informacji na, na temat uruchomienia własnej sieci, bo tego mi tu najbardziej brakuje. Jeżeli faktycznie postawią sieć z szybkością przekraczającą szybkość kart ja już nie mówię, że ma być 10 tysięcy razy szybsza niż Ethereum, ale żeby była tak szybka bądź szybsza od kart i będzie ona tańsza, a klienci będą otrzymywać zapłatę za utrzymywanie nodów, które i tak mają w swoich sklepach, to będzie to bardzo duży kamień milowy w świecie kryptowalut. Ale czy to się uda, tego nikt nie wie. A nawet jak się uda, to jak rządy podejdą do sprawy decentralizacji? Jak dobrze wiemy, no nie za bardzo sobie z tym radzą. Pewnie będą robić wszystko, żeby ją wykluczyć. Na razie czekam na dalszy rozwój tego projektu. Będę go bardzo mocno obserwował i bardzo mocno trzymał za niego kciuki. Bardzo, bardzo podoba mi się ten projekt, powiem szczerze. Tu jedynym, właśnie takim minusem jest brak tej sieci macierzystej. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy większość projektów dosyć szybko wychodzi na swoją sieć, tutaj ten mainend będzie tak naprawdę konieczny. Na koniec standardowo szybko przejdziemy sobie do podsumowania w postaci plusów i minusów projektu i do minusów możemy tu zaliczyć adaptację, ja zaliczam adaptację, ponieważ społeczeństwo nie jest gotowe jeszcze na używanie kryptowalut jako globalnego środka płatniczego, pomimo tego, że są tanie, szybkie, e, łatwo dostępne to i tak dalej trzeba się bardzo dużo nauczyć, żeby korzystać w ogóle z tych kryptowalut, także ja tutaj określam to jako minus. Następne to połączenie z Androidem. No to mi właśnie tu nie pasuje. No albo idziemy w stronę decentralizacji, albo łączymy się z Androidem, który i tak przychwytuje wszystko, co mamy w telefonie. Tu ująłem to jako projekt, a bardziej chodzi mi o to, iloma rzeczami naraz zajmują się twórcy tego projektu czyli urządzenia Expo karty, zdecentralizowany internet, telefon na blockchainie. I tak dalej, i tak dalej. I czy oni temu podołają? Czy nie lepiej byłoby trochę zawęzić ten plan i bardziej skupić się na realizacji mniejszych kroków, aniżeli od razu pchać się na głęboką wodę? No, ja trochę to widzę jako minus. Następnie konkurencja, no tak jak powiedziałem, jest już trochę projektów, które próbowały uruchomić płatności kartami, nie wszystkim to wyszło, chyba nikomu to nie wyszło na dzień dzisiejszy, bo tam pamiętam, że Tenex został dosyć szybko zablokowany przez wizę i tak samo zdecentralizowany internet, tutaj pan DX ma dosyć sporą konkurencję, no miejmy nadzieję, że z takim teamem poradzą sobie przez nią przebrnąć. Przejdźmy zatem do plusów projektu, do których na pewno możemy zaliczyć problem i rozwiązanie. Bardzo lubię to określenie. Twórcy znaleźli problem i znaleźli do niego rozwiązanie czyli jak ułatwić zwykłym ludziom korzystanie z kryptowalut. Niby to będzie ułatwione: masz kartę, na karcie masz kryptowaluty, podchodzisz do terminala, skanujesz, płacisz kryptowalutami, ale pamiętajcie, że to będzie cały czas przeliczane. Kryptowaluty mają bardzo duże wahania cen. Raz za kawę będziemy płacić. Nie wiem, 200 Satoshi, a następnym razem będziemy płacić 2000 Satoshi. Nie wiem, czy społeczeństwo jest na to gotowe. Chyba, że jakieś shitcoiny, które gdzieś tam uzbierali, i będą wydawać na takie pierdoły, bo tak to jakoś tego nie widzę. Team. No, trzeba przyznać, że mają bardzo dobry team, bardzo duży team. Tutaj nie ma do czego się przyczepić. Jest to naprawdę bardzo duży plus projektu. Partnerstwa. Dosyć duża liczba partnerstw. Zobaczymy, jak w tym temacie potoczą się jeszcze dalej sprawy, ale jak na razie wygląda to dosyć fajnie. Użyteczność: pamiętajcie, że urządzenia EXPOS już są w sklepach i restauracjach i już można płacić za pomocą aplikacji w telefonie bądź karty płatniczej. Także jest to gotowy produkt, gotowy w użyciu. Z tym, że dalej na sieci Ethereum. Powiem Wam szczerze, że bardzo spodobał mi się ten projekt, jest bardzo ambitny, tylko nie wiem, czy z niej jest zbyt ambitny. Miejmy nadzieję, że nie. Ja będę trzymał bardzo mocno kciuki za niego, a ciekaw jest to, jakie jest Wasze zdanie. Czy znacie ten projekt? Macie jakieś informacje na jego temat? Na koniec tylko przypomnę, że jeżeli macie jakieś pytania do tego projektu, bądź wcześniejszych, śmiało zadawajcie je pod filmem. Jeżeli uzbiera się wystarczająco ilość normalnych pytań, to zrobimy takie QA z pytaniami i odpowiedziami. Z miłą chęcią odpowiem Wam na pytania dotyczące tego projektu, bądź wcześniejszych moich filmów. Jeżeli nie widziałeś wcześniejszych moich filmów, to zapraszam do oglądania oraz do zapisania się na listę mailingową, w której będziesz powiadamiany mailowo o kolejnych projektach, o kolejnych researchach projektów z małym wyprzedzeniem. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć.